By wziąć udział w wyborach samorządowych 2018 do urn pójdziemy już 21 października. Wybierać będziemy radnych wojewódzkich, powiatowych, gminnych i w końcu wójtów oraz burmistrzów. Niemal wszyscy kandydaci są już znani. W Powiecie Koneckim mieszka nieco ponad 80 tysięcy osób, z czego prawie 67 tysięcy jest uprawnionych do głosowania. W wyborach do sejmiku województwa świętokrzyskiego głosować będziemy w okręgu numer 2, który obejmuje powiaty. Starachowicki, Skarżyski i Konecki. Do wzięcia jest tutaj sześć mandatów radnych. O nie bić będzie się 83 kandydatów zarejestrowanych na 12 listach. Listy do sejmiku znajdziecie w naszym portalu. Wybory do Rady Powiatu Koneckiego zadecydują nie tylko o tym, kto zostanie radnym, ale i o tym, który z komitetów będzie miał większość, a więc i o tym, kto zostanie starostą Koneckim. Tutaj wybierzemy 21 radnych w czterech okręgach. W okręgu numer jeden, który obejmuje miasto, i gminę Końskie do rozdania jest 9 mandatów. W okręgu drugim, czyli w mieście i gminie Stąporków jest to 5 mandatów. W okręgu trzecim obejmującym gminy Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka do wzięcia są 4 mandaty. A okręg czwarty składający się z gmin Gowarczów, Smyków, Słupia, Konecka będzie miał w Radzie Powiatu swoich trzech przedstawicieli. O te miejsca bić będzie się 169 kandydatów skupionych w sześciu komitetach. Listę wszystkich kandydatów także publikujemy w naszym portalu. Najmniejsze rady, do których będziemy wybierać radnych, to rady miast i gminy. W naszym powiecie takich jednostek mamy osiem. Największa to Rada Miasta i Gminy Końskie, gdzie wybierać będziemy 21 radnych. Lista wszystkich kandydatów jest także dostępna już w naszym portalu. W pozostałych gminach naszego powiatu mieszkańcy będą wybierać po 15 radnych, a pełne listy opublikujemy już niebawem. Łącznie gminnych rajców w całym powiecie wybierzemy 126, a wybierać będziemy spośród 493 kandydatów. W naszym powiecie 41% wszystkich kandydatów do jednostek każdego szczebla stanowią kobiety. Średnia wieku kandydatów to 48 lat. Kandydatów na wójtów i burmistrzów póki co tak naprawdę znamy tylko nieoficjalnie. Ostatni dzień ich zgłaszania to 26 wrzesień, i dopiero 27 poznamy oficjalnych kandydatów na to najważniejsze w danej gminie stanowisko. O tym także Państwa z pewnością poinformujemy.